Hej, 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 z tej strony Grustu, wracamy do Kenshi. Jak widzicie, mieliśmy lekki problem z bandytami głodnymi, no ale teraz to są martwi i głodni bandyci, więc nie było problemu. Jak widzicie, troszkę nasza baza się rozbudowała, zbudowaliśmy dwie shopy, w których mogliśmy poprodukować nasze zestawy protez. I udało się zrobić operację, w tym wypadku następno już mają tutaj łapki i nóżki porobione nasze dwa roboty następne tutaj. Więc jest elegancko, tak zwana elegancja Francja. Mamy tutaj też zarzuconych trochę śmieci na sprzedaż. O, przy okazji Spy, ty tutaj miałeś jeszcze jakąś starą łapkę, jak kojarzę. Ale Raid, dobra, Raid i Left, okej, okay, to na razie nie. Mieliśmy produkowaną jakąś jedną, więcej. Żywności mamy zapas w opór, porobioną, więc nie ma problemu. Nasi ludzie spokojnie sobie tutaj będą mogli sobie osiedzieć. Oczywiście drzwi się nie chcą otworzyć. Aha, bo nieważne. Drzwi są otwarte. Kat pracuje, też Kat w końcu dostał nową zbroję i widzę, że nasi dobijają powoli trupy. Więc coś tam się dzieje. Nasi ludzie oczywiście też dostali nowe wyposażenie. I oczywiście nasi rzemieślnicy też poszli po strzelanie, bo na tą chwilę nie ma co produkować więcej, więc przynajmniej dwa dodatkowe harpuny mają jak strzelać, wieżyczki, więc wybieramy naszą ekipę nową do podróży. Nowym rzemieślnikiem jest również Henrietta. Z Plankiem będą zajmować się ochroną i sprzątaniem tych zwłok, a ona po prostu zajmuje się prowadzeniem działalności gorzałkowej, gdyż robimy rum, żeby później go sprzedawać. Tak czy inaczej, Kamil spadł na świetny pomysł, że jak mamy być łowcami w sumie głów i najemnikami, to wypadałoby ruszyć na ziemię Empire, The Empire, czyli na pustynię, gdyż oni mają tam spory problem z bandytami. I jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że robią też i handel niewolników, więc jak jakiś bandyta nie będzie jednak notowany, to go sprzedamy w niewolę. Czy to szlachetne? Nie, moralne tym bardziej. Ale jakże opłacalne finansowo. Widzę, że jakaś biała kropka się do nas zbliża, zobaczmy. Prior Day to nie, caravan visit niedługo będzie. Ale tak jak mówię, nie ma sensu dalej czekać, więc musimy się przejść przed Black Desert City. Przez w sumie miejsce, gdzie są roboty. Pojedziemy do Tech Hunters, tam się podleczymy, odpoczyniemy, a później ruszamy dalej. Tak dotarliśmy w końcu do miasta Waystation. Udało nam się przebiec przez Black Desert. Nie było jakoś dużo jego problemu. Ruszymy prawdopodobnie do Hank Trade's Edge. Zobaczymy, czy tam nie mają jakichś po drodze przeciwników. No i co? Trzeba będzie zwiedzać tą pustynię niegościnną, więc nie ma co dalej czekać, tylko trzeba iść szukać. Jesteśmy teraz głębiej w pustyni. Miasto jest dosyć już blisko, ale zauważyłem, że tutaj mamy jakieś obozowisko, żebym tak to nazwał. To są chłopi. Imperium. Imperiańscy chłopi. Nie widzę, żeby byli jacyś agresywnie nastawieni. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jest. O, niestety uprawy nie poszły za dobrze i stali się bezdomnymi. Ale nie widzę, żeby ktoś tutaj był jakiś bardziej znany. Okej, no zostawimy ich w spokoju. Ruszamy do Hank, tak jak mówiłem. A od Hank ruszymy w głąb pustyni. Trafiliśmy do miasta, w sumie, które jest połączone razem z gildią kupiecką. Jest to chyba główne miasto, jeśli chodzi o Imperium. Co prawda przyjdziemy zobaczyć... O, tam ktoś się nawet bije. Albo bił. Już nie widzę, żeby ktoś się lał. Aha, to był pies, po prostu się lał.
Jak widzicie, nie ma tu za dużo jakoś miejsca. Jest bardzo dużo ludzi, mimo wszystko. Wow. Nieważne. Więc pewnie ruszymy stąd dalej. Nie będziemy tutaj za bardzo siedzieć. Nie mamy za bardzo co kupować. Przynajmniej na chwilę. Zresztą mamy zapas gotówki, ale nie chcę jej zużywać. A może to Heft było głównym miastem? Dobra, ruszamy do Stout. Tak, po drodze może trafimy w końcu na jakichś bandytów, których trzeba będzie załatwić. A na razie biegniemy dalej. Natomiast to wydaje się pełne samurajów. Znaleźliśmy po drodze łowców niewolników, którzy chyba stwierdzili, że jesteśmy jakimiś byłymi niewolnikami i nas zaatakowali. Ale to nie szkodzi. Przy okazji ich załatwimy. Dlaczego? Bo nas zaatakowali. My tylko stanęliśmy i... ale czyjaś noga poleciała. Więc przynajmniej pozbędziemy się konkurencji. Okej. To było dosyć szybkie. Czy któryś jest żywy? Ten wygląda, że będzie się nadawał. Weź tego dezerka. Sprzedamy go. Który się jeszcze wydaje? Ten wydaje się jeszcze całkiem. To już mamy kolejnego. Zobaczmy. Ten jest umierający. Tego można jeszcze podleczyć. No i jeszcze jednego możemy. Ten się nie będzie nadawał na niewolnika. Ten będzie się nadawał na niewolnika. Elegancko. Reszta niestety będzie umierająca. I raczej kilku zdążyliśmy zatłuc na śmierć. Ale już mamy przynajmniej dostęp. Kilku niewolników będzie można sprzedać. O, tutaj ktoś sobie idzie. A jakiś wolny handlarz, więc damy mu spokój. A my ruszamy dalej. Okej, dotarliśmy do miasta, do Stout. Teraz pójdziemy załatwić sprawę tych niedoszłych chłopców, niewolników, którzy stali się staną zaraz niewolnikami. Tylko znajdźmy dom, gdzie można sprzedać niewolników. Tu widzę, że będzie można kupić również... O, jest. Pójdziemy zaraz załatwić tą sprawę. Przy okazji sprawdzimy, czy są jakieś ciekawe kusze do kupienia tutaj. Ewentualnie, czy jest możliwość do kupienia strzał. Zaraz się pozbędziemy tych łachmytów. Ej, ale ja nie chcę tych sprzedawać. Nie pamiętam, jak to było. A może po prostu muszę wrzucić ich tutaj? Nie. Zobaczmy jeszcze raz inaczej. O, I'm looking to sell some slave. Nie, to jest, że mogę swoich. To nie chcę, tak. What are you trading? Of course it is. I'm here to buy. Czyli tak nie chcą. Czyli, że tak to ujmę, są chronieni oni w pewien sposób. O, jest put in. Zobaczymy, czy dostaniemy kasę. Nie. Nie dostaniemy kasy. O. Liczyłem, że jak to zrobimy, to coś tam dostaniemy, ale niestety nie. Dobra, panowie. Widocznie łowcy niewolników są chronieni prawami i nie ma sensu ich łapać. Ale nie ma problemu, chłopaki. Znajdziemy kogoś zaraz. Jesteśmy w mieście, w sumie, w którym jest wiele możliwości, póki ma się pieniądze. Ale dobra, pójdźmy w takim razie do tutaj sklepu z kuszami. Dokupimy zapas bełtów. Pokaż, panie, co tu masz ciekawego. Okej, masz sporo bełtów. Czy coś tu masz ciekawego? Specjalisto, nie. O, masz też Bolt's Longs. To się przyda do innej broni.
i Bots Hibis też się przyda, ale też przy okazji kupujemy jak najwięcej tych normalnych, bo w sumie praktycznie każdy z nas ich z nich korzysta. Więc nie, aż tyle to nie. 10 możesz dać. Spy, daj Kamilowi, bo on też nie ma ich za dużo. Daj mu około. O. Okej, mamy teraz zapas pięknie bełtów. W sumie to gdzieś tutaj były pogłoski, jak przychodziliśmy obok, że jest niedaleko obóz, który sprzeciwia się i planuje chyba zaatakować jakiegoś kupca. Z tym, że trzeba go teraz znaleźć. O, widzę, że tutaj ci, których złapaliśmy, sobie gdzieś pobiegną. A my po prostu przybiegniemy się. Gdzieś tutaj niedaleko powinno być jakieś obozowisko, które będziemy mogli spróbować zniszczyć i zanieść do władzy. A na razie szukamy ich. I widzę, że mapa pokazuje nam, że to jest gdzieś tutaj, to obozowisko. Faktycznie coś tutaj jest. Na razie ustaniemy tutaj, zobaczymy z tej wysokości, co tutaj mamy za przeciwników. To są niegodni... O Jezu, gdzie oni biegną. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy nie mają czegoś tam w swoim obozowisku. Chodź, Spy, idziemy. Sprawdzimy, czy nie mają czegoś w obozowisku. Znaczy ich obozowisko jest... Aha, jest jakie jest, więc no to mamy okazję wybić. Okej, okay. Czy ty jesteś poszukiwany? Nie jesteś poszukiwany, nie jesteś aż tak sławny, żeby być poszukiwanym, więc ruszymy w tamtą stronę, sprawdzimy tamtych. Czy nie mają oni czegoś na sumieniu? Przydałoby się ich załatwić. Są dosyć blisko miasta. Możliwe, że będzie nagroda za ich głowy. Ale na razie to trzeba sprawdzić. Na razie będziemy atakować. O, strzelcy się ukazali. Ben się tym zajmie. Sprawdzimy. Nie są. Jeden jest jakiś poszukiwany. Świetnie. Więc jednego już będziemy mieli na sprzedaż, tak to ujmę. Dobra, wracają oni z powrotem. Ej, gdzie wy się rozbiegacie, kochani? W tą stronę, proszę. No i dalej możemy walczyć. Zobaczmy, w takim razie to nie jest poszukiwany człowiek, też nie. O, nie szkodzi. Tutaj jeden jest poszukiwany i jest dosyć... O, 957, co to jest, nie? Tyle co nic. Ale... Kamil, idź go dobij. Tylko go nie zabij, bo za martwego nam nic nie dadzą. Podlecz go. Świetnie. To już mamy jednego. Musimy sprawdzić, co się dzieje u nas w bazie. Okej, okay, okazuje się, że przyszła po prostu karawana, która została zaatakowana. Zagadamy, co oni tam potrzebują. Plank, idź się dowiedzieć. Co wy tu macie? O, może to się nam przydać i w sumie tyle. I walczą z... O! Pustynnym bandytą. A tak to chyba nic więcej się nie pojawiło. Więc nasi ludzie tutaj spokojnie sobie dadzą radę. Tym bardziej, że to jest tylko jeden. A Plank zajmie się tam rzeczami, które miał zajęcie. Ale wrócimy teraz do naszych. Widać, jeszcze tutaj jakiś niedobitek się pojawił. Zaraz chłopaki zdejmą. Bardzo dobrze. Zobaczmy w takim razie, czy ktoś jeszcze został. Jeszcze trochę ludzi tutaj zostało ponoć. Więc to nie byli wszyscy. Trzeba będzie ich poszukać w takim razie. Więc tak, póki co jednego mamy. Panowie, zbadajmy jeszcze to, może jakieś ślady będą. Są, wrócili, więc rozstawić się ładnie. Kami też, ty będziesz strzelał z tej kuszy. Spy. Zobaczmy, czy któryś z nich jest, że tak powiem, cennym przeciwnikiem. Nie, nikt. Ale to nie znaczy, że nie będziemy chcieli ich załatwić. Tam ktoś, widzę, sobie daleko podróżuje. Great Richman. Okej, nieważne. Trzeba ich wybić. No i co? I Bern, ty lecisz na tamcie.
Grustu razem z naszym Kamilem. Niech strzelają. Ach, niech wtedy dobiegli do niego, ale on też poda sobie radę i walcząc z bliska. Tym bardziej, o Jezu, Grustu już się rzucił do walki. Widzę, że tutaj nie ma co. Bern, jak sytuacja? Całkiem intratnie. Troszkę ich dobijać. Pięknie. Oni sami swoich strzelają, z tego co widzę. Jak tak stanęli głupio. No i wszyscy nie żyją. Trzeba się podleczyć. Spali, ja widzę, że ty masz ochotę kogoś zastrzelić zaraz. Więc ja ci dam możliwość. Piękny jeden strzał. Aż mu nogę urwało. No co, nic szczególnego się tu nie pojawiło mimo wszystko. Tam ktoś leży i próbuje odzyskać życie. Spaj, myślę, że to dobry motyw, żebyś go... A, dobra, nie. Daj sobie spokój. On ma recovery coma, on jest nieprzytomny. Nie wiem, dokąd ta noga ucieka, ale widzę, że ma dużo na głowie. Nieważne. Okej, no, nie jest to jakoś super duży zysk na tą chwilę. Pójdziemy go zanieść do tego miasta, ale udało nam się przynajmniej rozbić tą małą szajkę, która zagrażała miastu. Chociaż bardziej to miasto zagraża im niż oni i innym. Kogo tu mamy? O, tutaj mamy... Wow, kultystów goblina? I nie są przyjaźni, nic a nic i jeden jest wart nawet trochę pieniędzy. Myślę, że będzie to... bardzo dobry atak na nich, żeby wykonać, więc ustaniemy sobie i co, i do ataku. Ja tylko ustawimy sobie nasze troszeczkę i naszych ludzi. Czemu nie strzelacie? Ach, muszę ich trochę zbliżyć. Bern, idź tam, atakuj. O, i panowie już strzelają, pięknie. Zobaczmy, jak Bern sobie da radę z nimi. Jacyś kultyści się pojawili. Trzeba będzie ich załatwić. Okej. Okay. Nie no, źle im nie idzie. A Bern trochę zajmie się walką z bliska. Nasi ludzie też trochę postrzelają. O, tu kolejny biegnie. O, i super, że ten biegnie, bo tego będziemy zaraz potrzebować. Ej, ale to... Nie. Może Grustu, może lepiej nie. Bo go ściągnie na strzała. Spaj, weź tego załatw. Bern, jak to wygląda u ciebie sytuacja? Nawet nieźle. Niech walczą. No i co? I tutaj już wszystko? Ten jak próbuje uciec. Bern, idź go załatw. Okej, świetnie. Teraz go możesz podleczyć. Tutaj widzę, że nikt nie jest jakoś ranny. No ładnie ich załatwiliśmy. Możemy teraz sprawdzić, z czego oni korzystali. Co to za kultyści w ogóle? Mieli gotówkę. Broni raczej nic ciekawego. Kultyści goblinów. Kult goblina nawet. Trzeba będzie to na pewno zbadać. Ale wszystko pięknie się ułożyło. Teraz my możemy zająć się następnym tym kolesiem na sprzedaż. Przy okazji Berna trzeba będzie naprawić. A Grustu niech podniesie go. Przy okazji, jak go mamy... Co on miał tu ciekawego? O, Blood Ram nawet miał. Ale nie szkodzi. No dobrze, to mamy w takim razie dwóch ludzi na to, żeby przehandlować. Pustynia, jak mawiają, skąpana w deszczu. Wow. Jakiś hotlong? Z kim wy jesteście? To pustynia jest naprawdę dosyć... nietuzinkowa. Wiele różnych jest klanów. Tak czy inaczej, będzie trzeba poszukać tych goblinów, tego znawcą goblina. Przy okazji mamy przynajmniej już jakiś początek, by zdobyć renomę. Przy okazji będzie można niedługo ruszyć no, w dalszą stronę. Ruszymy w takim razie bardziej w Shibatai i tutaj jeszcze po drodze zobaczymy tą kopalnię kamienia. A na tą chwilę to będzie wszystko. Sprzedamy tych... Urwi połci, ha, ha, ha. I widzimy się w następnym odcinku. Hej!